Moi drodzy widzowie na bardzo ładną partię rozegraną w St. Louis e, turniej rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, e, w której bierze udział m.in. Dariusz Świercz. E, no, można powiedzieć polski arcymistrz, ale e, ma obywatelstwo amerykańskie, reprezentuje ten kraj. E, no, fajny taki akcent polski w tym turnieju, gdzie gra m.in. Fabiano Caruana. Bardzo silnie arcymistrzowie. E, tutaj partia była rozegrana właśnie w pierwszej rundzie pomiędzy francuskim arcymistrzem Maksim Vassiellagravem a Peterem Svidlerem. Panowie obydwaj. Przesympatyczni, bardzo lubię tych arcymistrzów, i można powiedzieć, że tutaj powstała taka mała moda na nowy ruch w szachach w tej partii. Aczkolwiek stosowany był już pewnie wielokrotnie, ale coraz częściej się spotyka ku mojemu zaskoczeniu. Cieszę się niezmiernie, gdyż sam taki ruch czasami zagrywam z dobrymi skutkami. Moi drodzy, jedziemy! D4. Tak, Francuz rozpoczął partię. Skoczek F6. Peter Swidler jest wielkim miłośnikiem obrony Greenfelda, miłośnikiem i specjalistą zarazem, czyli w kolejnym ruchu, na przykład jak białe zagrają skoczkiem na C3 czy skoczkiem na F3, to czarnymi bardzo często gra właśnie tutaj Peter Swidler D5, czyli obronę Greenfelda. No ale w trzecim ruchu właśnie już Francuz może nie zaskakuje tutaj Rosjanina. Ale zagrywa ruch taki no, dziwaczny z jednej strony, można powiedzieć, jest to posunięcie H4. Moi drodzy, no tak, ruch H4, pionek bandowy w trzecim ruchu idzie do ataku. Takie niekonwencjonalne podejście troszeczkę do szachów. I teraz muszę powiedzieć, że obrona Greenfelda może przybrać troszkę inny charakter, aniżeli tego by tutaj czarne nie chciały. Bo jeżeli teraz czarne zagrałyby D5, a tak tutaj arcymistrz grywa najczęściej, no to po wybiciu na D5 i przypuśćmy po wybiciu skoczkiem, bo tutaj też teoria debiutów wskazuje na jakieś ruchy typu C6 na taką agresywną grę bardzo rozwojową. Ale powiedzmy tutaj od ręki, jakbyśmy tego pionka, no to jest ruch e4, skoczek wraca atakując piona, więc gramy sobie skoczkiem, no i powiedzmy rozwój figur jest tutaj um, priorytetem, no i mamy na przykład ruch e5, skoczek wraca na d5 i możemy zagrać h5. I ta, um, ten debiut, już ta pozycja jest troszeczkę inna niż typowa um, obrona Grünfelda, tak mi się wydaje, bo ten pionek tutaj trochę szkodzi i grozi na przykład wybicie, wybicie, jakiś tam atak na h6, myślę, że, myślę, że Osoby, które y, grają tutaj w szachy tak powiedzmy dla y, zabawy amatorsko, no to mogą się nieźle pobawić takim posunięciem y, z Pionkiem Bandowym. Aczkolwiek... Nie polecam mimo wszystko jak ktoś się dopiero uczy tak grać w szachy. E, myślę, że nie ma to większego sensu. Najpierw należy spróbować nabrać takich umiejętności e, gry w szachy, no mówiąc tudy słowie normalnej gry w szachy, czyli wyprowadzanie normalnie figur, pionów środkowych, roszada i tak dalej. O tym już e, trąbimy w internecie od wielu wielu miesięcy, moi drodzy. E, partia przebiegała następująco. Pogoniec g7, skoczek zagrał na c3, e, roszada ze strony Schwilera e4. I w tym momencie Mamy obronę królewsko-indyjską, a ten ruch H4 niekoniecznie musi być dobrym posunięciem aczkolwiek e, zawsze kim ma dwa końce i on się czasami może przydać do takiego zagrania. E, po ruchu D6 e, białe grają goniec E2 e, i to podejście mi się podoba. E, też często tak grywałem z tego względu, że m, może to być system Awerbacha, ale już nie teraz, bo jest pionek H4 zamiast e, goniec na G5. No, ten ruch już pomaga w zagraniu pionkowi na H5 i gryzeniu tutaj e, e, przeciwnika na stronie... E, na skrzydle królewskim. Dobrze, jedziemy dalej. C5 ze strony czarnych i to jest dobre podejście. Dobre podejście na taki ruch h4. D5 i tutaj czarne grają b5. Pewnie wiele osób się zastanawia po co tutaj grają pionkiem oddają tego pionka. Tak, takie struktury powstają, to jest taka mieszanka, powiedzmy, gambitu wołżeńskiego, to są takie typowe e, typowe ruchy, no tutaj białe biorą piona, posunięcie A6 chodzi o to, żeby czarnymi rozwinąć figury otworzyć linię za cenę właśnie pionków jest A4, taka kontra, taki ruch mi się bardzo podoba po wybiciu na B5, goniec straci tempo i po raz kolejny bije na B5 i widzimy, że e, białe tutaj można powiedzieć straciły trochę temp, no bo ten ruch nie wydaje się potrzebny, tak naprawdę, w tym momencie. E, tu już skoczek zamiast tego H4 mógłby stać. No i Goniec z E2 ruszył znowu na B5, ale pion więcej jest. E, goniec zagrał na A6 i bardzo sprytne zagranie Goniec D2. Raz, że asekurujemy skoczka przy okazji, a tutaj jest obrona wieży, bo nastąpiło bicie. E, pionek wybija na B5, no i te pionki. Można powiedzieć, już trochę łatwiej jest czarnymi atakować, i skoczek zagrywa na D7. Wszystkie figury czarne grają, białych jeszcze nie, ale jest skoczek F3 i jest bardzo blisko roszady. Widzimy, że białe trochę rezygnują z tego, tego planu, no bo muszą zrezygnować z tego planu, wyprowadzając figury. Po wybiciu Hetman wybija, Hetman zagrywa na B6, jest szybka roszada, wieża B8. No i widzimy, że czarne się nastawia mocno na tego pionka. Jak tego pionka próbować ugryźć? Mianowicie skoczek na E8, skoczek C7, i w następnym ruchu mamy opcję zbicia. No ale pamiętajmy, że białe też wykonują posunięcia. Hetman zagrywa na A6 sprytnie, próba wymiany. No i teraz tutaj się białe absolutnie nie boją wymiany i straty tego pionka na B2, gdyż ten pionek na A7 szybko zasuwa i się e, praktycznie może zamienić już na e, hetmana aczkolwiek jeszcze nie bo jest skoczek b6, ale już to jest bardzo groźne, bardzo groźne. Dlatego też czarne grają skoczek e8, wieża na a1 i teraz słynne nasze zegranie, moi drodzy, królew 8 i to nie są żarty. Ten ruch e, też jest często grywany w tych strukturach, aby bronić punktu e7. Ale zwróćmy uwagę, co na przykład by było, jakby czarne zbiły skoczka, chcąc zbić piona za chwilę na b5 i po wybiciu na C3, bicie na B5. No, wymiana tutaj by poszła szybko. Jest wieża A7 z atakiem na skoczka. Nie wiadomo, jak tego skoczka bronić. No, więc skoczek bronić musi się sam. I teraz, można by powiedzieć, że można zbić pionka na E7. Czy można zbić piona na E7? Otóż. No nie bardzo, bo jeżeli zbijemy, to jest król f8 i ta wieża musi uciekać, skoczek zbija na e4 i to e, tutaj e, białe mogą mieć problemy w tej sytuacji, wbrew pozorom, e, no ale jest inna odpowiedź troszeczkę, e, po tym posunięciu skoczek na f6 należałoby zagrać skoczkiem na d2 i po król f8 z obroną piona jest ruch f3, stabilizując tutaj ładnie centrum i ten skoczek ma świetną placówkę na c4, Król może podejść do, do centrum. Ta pozycja białymi jest bardzo wygodna ze względu na skrępowane figury czarnych. Tak mogłoby być, tak nie poszło. Arcymistrzowie wiedzą tutaj, jak się zachować. Nastąpiło od razu król F8, i teraz biały wykorzystuje siłę tego piona H4. Aczkolwiek, czy to jest siła? Niekoniecznie, bo jest ruch H5. I teraz tak naprawdę w tej sytuacji czarne powinny po prostu zbić piona. Ja wiem, że to brzydko wygląda, bo piony są zdwojone, ale w dzisiejszych czasach te piony trzeba brać w większości przypadków tak naprawdę. Czarne tego nie zrobiły. No, Schwidler jest takim zawodnikiem, nie chcę powiedzieć starszej daty, ale bardziej doświadczony niż powiedzmy tutaj Firuzja Alireza czy Jan Krzysztof dodały No, jest po prostu starszy. Inne troszeczkę techniki miał na pewno w nauce szachów. Z reguły takich pionków się nie brało. On nie wziął. No, nie wiem. To już takie moje gdybanie. Jedziemy dalej, moi drodzy, po Hapin. Skoczek zagrał na C7, headman na A4. Zobaczcie, ten pionek zniknie mimo wszystko, ale za cenę pewnych tutaj korzyści. No bo tak naprawdę jak będzie tutaj wymiana, no to można by było wszystko wymienić i ta wieża potem na A7 znowu gra bardzo aktywnie. Ja myślę, że e, bardzo fajna sytuacja. Ja tego nie analizowałem. Przechodzimy dalej. Wieża A8. Myślę, że tam nie miało to większego sensu. Oczywiście, jak ktoś jest chętny, zachęcam do głębszych analiz. Wieża Hetman D1 po wymianie na A1, Hetman wybija, e, i teraz skoczek zagrywa na E5. E, to samo by się działo e, oczywiście po wybiciu. Tam Hetman wpa wparuje na A8, na A7, e, no i może być niebezpiecznie. Więc skoczek na E5. E, I teraz, e, moi drodzy, bardzo ładne wtrącenie. Podoba mi się. Się ten ruch. Jest to ruch H6. I teraz problem y, z takim pionkiem, albo nie problem, y, polega na tym, że on może być słabością, a może być wielką siłą. To wszystko zależy, jak się partia potoczy dalej. I zobaczcie, jest strządzenie na F3, bicie na F3 i ta pozycja jest. Y, no, względnie równa, ale z praktycznego punktu widzenia bardzo ciężko grać to czarnymi, tak naprawdę. Tutaj, Peter Schwidler decyduje się na uproszczenia i bije skoczka na C3. Na co jest odpowiedź dosyć łatwa? I Hetman zbija pionka. No i moi drodzy, jak ocenić tę pozycję? Eee, widzimy bardzo ładny pionek. Jeżeli tam Hetman by się dostał na H8, to jest koniec partii. Nie jest tak prosto, bo jest pionek i jest goniec. Jaki ruch teraz należy zagrać? To jest jedyny ruch, który daje możliwość uzyskiwania przewagi w tym momencie. Bardzo ładne posunięcie. Można sobie zatrzymać materiał i spróbować znaleźć to posunięcie. Uwaga, jest to ruch B4. Świetne zagranie. Z tego względu, że jakby czarne zbiły tego pionka, to po prostu zbijamy gońcem na B4 i nie można wybić, bo jest. Hetman na H8. Po ruchu na przykład E6, co się narzuca tak naprawdę z pierwszej kolejności, mamy bardzo ładne kopyto proste. Goniec D6. No oczywiście tutaj zdobycie piona gwarantuje dużą przewagę. Tutaj należałoby zagrać skoczek E8, ale jakby było bicie, to partia się kończy w bardzo szybki sposób. Następujące posunięcia i w następnym ruchu tutaj doprowadzamy piona do Hetmana. Bardzo łatwa bardzo łatwa Gra. Po ruchu B4 Skoczek zagrał na E8, i teraz moi drodzy, Pionek zbił na B5. I teraz pytanie: czym odbić? Czy można zbić Hetmanem, czy można zbić Pionkiem? Co jest lepsze? W partii nastąpiło bicie Pionkiem. Jeżeli będzie bicie Hetmanem, to zapraszam Was do zatrzymania materiału i poszukania wygrywającego posunięcia. Bardzo łatwa taktyka. OK, jeżeli komuś się udało, to świetnie, bo to jest ważne, żeby znajdować takie ruchy. Jest to ruch goniec B4 piekielnie silny. Grozi wzięcie hetmana i grozi mat na H8, więc sprawa byłaby jasna i prosta. Po biciu pionkiem na B5 na C5, przepraszam, jest Goniec G7 z szachem, no wybić nie można z tym samym skutkiem, jak widzimy, więc król musi zagrać na G8 i Hetman na A8. No i widzimy, że teraz Hetman wiedzie prym, yy, związuje tutaj skoczka, jest bardzo, bardzo trudna sytuacja dla... Czarnych. Po ruchu C4 Hetman jeszcze zagrywa na D8. Zobaczcie, ma ochotę na piona i na mata na F8. Hetman A4 ze strony e, tutaj czarnych. I powiem Wam, że ten ruch również wygrywa. Tutaj skoczek mógłby zbić tego gońca. Ja w ten, e, tutaj w ten wariant nie wchodziłem, tylko pokazuję właśnie, jak zagrał e, Arcymist. Bardzo takie zagranie królem G2 spokojne, które. Tak naprawdę burzy całą tutaj sytuację przeciwnika z tego, względu, z tego względu, że. Czarne muszą się trzymać tego skoczka. I po tym ruchu hetman B5. Goniec zagrywa na B2. Zobaczcie, jak, jaki ładny ruch. Goniec nie ze względu na Mata e, i czarne się w tym momencie poddały. Dlaczego? Otóż zobaczcie, że na przykład, jakby król zagrał na f8, no bo to się narzuca, jest goniec a3 z piekielną groźbą mata w dwóch posunięciach, a jeżeli Hetman by zagrał na b7 z obroną tego punktu, to ruch wygrywający to d6. No i po wybiciu sprawa jest chyba jasna, e, dajemy mata, a jeżeli e, po ruchu d6 by na przykład nastąpiło f6 lub f5, to bez znaczenia większego mamy ruch d7, e, koniec partii. Moi drodzy, e, trzeba przyznać, że e, partia taka Ciekawa ze względu na ten ruch pionem bandowym ze strony Francuza. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.